Silniki spalinowe pod jednym względem są bardzo wybredne. Nie będą spalały byle czego. Woda mineralna? Zapomnijcie. Tylko benzynka lub olej napędowy, jeśli macie ropniaka, albo LPG. Ale dlaczego mają taki opór przed tą wodą? Co się stanie, gdy wlejemy ją do silnika? Paliwo może znajdować się w trzech stanach skupienia, jako ciało stałe, ciecz i gaz. Ciałem stałym może być na przykład węgiel kamienny, jednak nie będziemy się dzisiaj nim zajmować. Nikt normalny nie wrzuca węgla do samochodowego silnika. Zacznijmy od gazów. Ich charakterystyczną właściwością jest możliwość ściśnięcia, czyli zmniejszenia swojej objętości o na przykład 50%. Jest to możliwe dzięki budowie gazów. Ich cząsteczki są na tyle oddalone od siebie, mają tyle miejsca wokół, że mogą się swobodnie poruszać w najbliższym otoczeniu. Więc jeśli ściśniemy taki gaz, to cząsteczki spokojnie zmieszczą się w mniejszej objętości. Tą cechę możemy wykorzystać w sprężarkach, aby sprężyć powietrze do zbiornika i wykorzystać je później do napędu narzędzi pneumatycznych. W samochodach możemy zainstalować sprężarkę lub turbosprężarkę, aby skompresować powietrze dolatujące do silnika i podając przy tym więcej paliwa, uzyskamy większą moc. A co z cieczami? No, one niestety są bardzo mało ściśliwe lub kompletnie nieściśliwe. Nie możemy sobie ich tak po prostu ścisnąć jak gazu. Ta właściwość wykorzystywana jest na przykład w układzie hamulcowym, gdzie płyn hamulcowy jest nośnikiem energii. Przekazuje siłę z pedału hamulca na cylinderek zacisku hamulcowego. A więc przechodząc do sedna, co się stanie, gdy do cylindrów działającego silnika wlejemy jakąś ciecz, na przykład wodę? Wszystko zależy od ilości. Kiedy wody będzie malutko, to pod wpływem ciepła panującego w cylindrze po prostu odparuje i zostanie wydalona do układu wydechowego pod postacią pary wodnej. Jeśli wody będzie więcej... Wówczas możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem blokady hydrostatycznej, z angielskiego hydrolock. W przypadku samochodowego silnika spalinowego do hydroblokady może dojść, kiedy do cylindrów lub cylindra dostanie się ciecz o objętości większej niż komora spalania, czyli kiedy tłok znajduje się w górnym martwym punkcie. Wtedy tłok będzie musiał zmierzyć się ze ściśnięciem tej wody, co jak już wiemy jest praktycznie niemożliwe. Więc coś będzie musiało odpuścić. A zapewniam was, na pewno nie będzie to woda, która ostatecznie powie: okej, wygrałeś, niech będzie, po prostu się ścisnę. Nie! Gdzieś w końcu ta siła ściśnienia sprężenia musi pójść, prawda? Najczęściej pójdzie ona na korbowód, którego trzon po prostu się wyboczy, wygnie lub złamie. Może się też uszkodzić głowica, blok silnika, wał korbowy czy łożyska. Po dupie też mogą dostać zawory, uszczelki czy pierścienie tłokowe. Jak myślicie, ile tu może być miejsca? Ile tak naprawdę potrzeba tej wody do hydrolocka? Łyżkę stołową, szklankę, butelkę, wiadro? Weźmy pod uwagę czterocylindrowy silnik i stopniu sprężania na przykład 10. Wychodzi, że objętość komory spalania jest równa 50 ml i tyle potrzebujemy wody dla jednego cylindra, aby go zablokować. Więc w benzyniakach będzie to średnio 50-60 ml. W silniku wysokoprężnym diesla będzie potrzeba jeszcze mniej tej wody ze względu na wyższe stopnie sprężania i mniejsze objętości komór spalania. Tutaj wymagane będzie jakieś 25-30 ml na cylinder. Jeśli do hydrolocka dojdzie na wolnych obrotach, to może się nie stać nic poważniejszego, a sam silnik po prostu zgaśnie. Pamiętajcie jednak, że energia skumulowana w kole zamachowym i bezwładność mas chętnie będzie chciała dokończyć SUV sprężania. Ale jak woda może dostać się do naszego silnika? Na przykład przez powódź lub poruszanie się w mocno zalanym terenie. Jeśli dolot naszego silnika, miejsce, do którego dostaje się powietrze, będzie zbyt nisko umiejscowione,
no to woda dostanie się do cylindrów. Dlatego samochody terenowe przystosowane na off-road mają tak zwany snorkel, taką wysoko postawioną rurę. Woda też może dostawać się przez układ wydechowy, jeśli odpowiednio głęboko wjedziemy do tej wody. Innym źródłem jest też na przykład uszkodzona uszczelka pod głowicą, która będzie przepuszczała płyn chłodniczy do cylindrów. Jestem twoim najgorszym koszmarem. Mieliście kiedyś do czynienia z wodą w silniku? Napiszcie w komentarzu. Dajcie też jakąś fajną propozycję na kolejny odcinek. Pamiętajcie też o ocenie mojego filmu oraz zasubskrybowaniu kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami. Trzymajcie się i cześć!